kolejne informacje, które płyną do nas właśnie z Pinteresta, to przyglądanie się temu, jakie osoby przeglądają nasz profil, jakie piny, czy ewentualnie jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem i sprawdzanie, czego tak naprawdę szukacie na naszym profilu. Okazuje się, że jak najbardziej szukacie inspiracji makramowych, tkanych i szydełkowych. To są takie najczęściej przypinane nasze treści, pomimo że jest ich dużo, dużo więcej na naszym profilu. Dzięki temu my wiemy, że inwestowanie naszego czasu i uwagi w treści, które są poświęcone tym dziedzinom rękodzieła, jak na przykład właśnie makrama i tkanie, ma jak najbardziej sens. Najczęściej to jest tak, że dzięki właśnie Pinterestowi wiemy, jakie trendy pojawiają się gdzieś za granicą i wiemy, że za chwileczkę te trendy będą przybywały do nas i możemy po prostu być wcześniej na nie gotowe.